pryzmat. 1, 2, 3. Sportowa energia. Witam słuchaczy Radia Pryzmat na audycji poświęconej sportowej energii. Z tej strony Paulina Kurbiel. Gościem mojej dzisiejszej audycji jest Paulina Wójtowicz. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Witam również Kamila Latuszka, kolegę redakcyjnego. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Mój gość Paulina na co dzień jest stewardesą, natomiast w każdej wolnej chwili poświęca się tańcu, ale nie takiemu tańcu standardowemu. Chodzi mianowicie o pole dance. A co to takiego to pole dance właśnie? Pole dance, czyli inaczej tak zwany taniec na róże, jest to nowoczesna forma fitnessu, która łączy ze sobą taniec, gimnastykę artystyczną, akrobatykę, wszystko co było dotychczas znane tylko w cyrkach. Teraz możemy już robić w naszym domowym zaciszu oraz w studiu fitnessu. Czyli możemy sobie taką rurę zamontować u siebie w pokoju? Tak, nie ma do tego przeciwwskazań. Możemy jak najbardziej ćwiczyć i w studiu fitnessu, jak i w naszym własnym domu. Generalnie na początku jednak zalecałabym pójście na zajęcia i spróbowanie tego pod okiem instruktorek. Następnie potem można jak najbardziej próbować już to w domowym zaciszu. No bo nie ukrywajmy, rura to jest dość trudny partner do tańca. Trzeba się z nią obchodzić dość specyficznie. Jak najlepiej do niej podejść na takich pierwszych zajęciach z instruktorem? Myślę, że tutaj instruktorka w każdym w klubie będzie inaczej do tego podchodziła. Jednak na początku musimy się nauczyć podstawowych figur w pole dance'ie i generalnie musimy się troszeczkę wzmocnić. Żadna z dziewczyn nie jest idealnie zbudowana i możemy zaczynać od każdego poziomu, czyli praktycznie bez przygotowania, bez żadnych podstaw tanecznych oraz bez żadnych podstaw gimnastycznych możemy zacząć naszą przygodę z pole dance'em. Tylko musimy to zrobić pod okiem instruktorki i generalnie instruktorka przeprowadzi nas przez pierwsze kroki tego naszego pole dance'u, tego naszego tańca na róże. No właśnie, bo czy musimy być wcześniej przygotowane, musimy mieć tę gibkość w sobie, czy wystarczy po prostu przyjść bez jakiegoś tam treningu wcześniej, tak? I poprosić o pierwsze lekcje instruktorkę. Jak najbardziej możemy w każdym momencie zacząć taniec na róże, w każdym momencie możemy się zapisać na zajęcia. Nie musimy mieć do tego żadnego przygotowania, ani tanecznego, ani gimnastycznego. Wszystko przychodzi nam z czasem, ponieważ te zajęcia rozwijają u nas siłę, rozwijają u nas tą gibkość. Mamy osobne zajęcia z rozciągania, gdzie po prostu przygotowujemy się do poszczególnych figur, do poszczególnych zajęć. Więc myślę, że nawet osoba, która nie miała nigdy do czynienia z tańcem, ani nigdy do czynienia z gimnastyką, może zacząć już dzisiaj. Większość z nas słyszała już nieraz tą nazwę pole dance, ale czy faktycznie ludzie kojarzą ją ze sportem? Jak to jest? Tak jak dobrze wiem, niestety nie jest ona w pierwszej kolejności kojarzona ze sportem, a szeroko rozumianą erotyką. Jednak tak naprawdę ludzie nie wiedzą, od czego wywodzi się pole dance. Pole dance na początku wywodził się od afrykańskich ludów, gdzie mężczyźni tańczyli na drewnianych palach, była to zawoda sportowa, było to bardzo siłowe i nie miało to nic wspólnego z dzisiejszymi klubami nocnymi, z którymi niestety mamy kojarzony pole dance. Jest to całkiem odrębna kategoria tańca. Więc nie powinno być to tak kojarzone i mamy nadzieję, wszystkie pole dancerki, osoby, które kiedykolwiek miały do czynienia z tym tańcem, mają nadzieję, że nie będzie to już tak kojarzone, że będzie to kojarzone jako dyscyplina sportowa. Bo właśnie my Polacy mamy w głowie obraz taki stereotypowy, czyli mamy przed oczami obraz kobiety, która wychodzi przed rurę w wysokich obcasach, tak? W lateksowych ubraniach. Tak, w skąpym ubraniu. Dokładnie. I jest to pewnie film dla dorosłych. Natomiast jest to dość złudne patrzenie na ten sport. Czy mamy jakieś rodzaje tańca na róże? Czy to jest tak, że przychodzimy na dowolne zajęcia, na przykład, które nazywają się pole dance i tam wszystkiego, tam uczymy się każdej choreografii, każdych figur, czy mamy jakieś rozróżnienie? Możemy sobie wybrać jakiś rodzaj pole dance?
są różne kategorie pole dance'u. Jednak na początku wszystkie te figury podstawowe zawierają się w tych kategoriach, czyli musimy po prostu na początku zacząć od podstawowych figur. Następnie, jeśli już jesteśmy dobre w tym, co robimy, jeśli już mamy jakieś doświadczenie z tańcem, możemy zmienić kategorię na exotic, czyli bardziej taneczną formę fitnessu, takiej, w której te ruchy są bardziej już kocie, już odkrywamy bardziej naszą kobiecą stronę, naszą seksualność, albo na pole art, gdzie rozwijamy tą akrobatyczną część naszego tańca, gdzie możemy już ułożyć historię do naszego tańca, możemy dodać rekwizyty, dziewczyny tańczą z wstążkami, z Arial Silk, czyli takimi jedwabiami sufitowymi, tak zwanymi. Możemy rozwinąć także pole sport, czyli ten bardzo siłowy, bardzo taki już pod dyscyplinę sportową, czyli generalnie bardzo siłowe figury, human flag, czy handspringi, to są już bardzo siłowe figury, które potrzebujemy dużej muskulatury górnych części ciała, jak i brzucha. Więc. Wspominałaś w swojej wypowiedzi o human flag. Mhm. Wyczytałam, że jest to dość imponująca figura, szczególnie jak widzimy mężczyzn, którzy wiszą poziomo, tak? Tak. Na róże. Powiem szczerze, że jeśli widzimy mężczyzn, którzy wiszą poziomo, to nie jest imponujące, ponieważ mężczyźni mają lepszą muskulaturę górnej części ciała. Natomiast jeśli widzimy kobietę wiszącą w poziomie, trzymającą się jedynie na rękach, to naprawdę jest imponujące, ponieważ my musimy o wiele więcej siły w to włożyć i o wiele więcej czasu nad tym spędzić, żeby po prostu wykonać tą figurę. Jest to już element pole sportu, więc jest to bardzo, bardzo siłowe zadanie. No i dużo czasu musi upłynąć, zanim ta figura będzie opanowana. Powiedz nam proszę, Paulina, skąd się u nas w ogóle wzięła ta forma sportu, jaką jest taniec na róże? Skąd to do nas przywędrowało? Znaczy do nas, jako do Polski, to przywędrowało ze wszystkich innych krajów, jak Francja, Niemcy, Rosja, gdyż tam już dawno było to znane i już dawno była ta dyscyplina sportu praktykowana. Jeśli mi się pamięć nie myli, to już najdawniej to było w Stanach. Przynajmniej w 2004 roku odbyły się tam zawody, które wygrała wtedy Jeanine Butterfly. Następnie w Warszawie pojawiło się pierwsze w Polsce studio pole dance'u, a z Warszawy no to już do Krakowa prosta droga i generalnie nasza instruktorka, nasza szefowa tutaj otworzyła pierwsze studio pole dance'u w Krakowie. Czy jest tak do dzisiaj, że możemy spotkać w klubach, w studiach pole dance jeszcze mężczyzn, czy to już bardziej kobiety zawładnęły tą formą sportu? Możemy spotykać mężczyzn jak najbardziej. Są studia przeznaczone tylko dla kobiet, żeby panie czuły się bardziej komfortowo. Może bo nie każda z pań chciałaby pokazywać się w takim stroju sportowym, w jakim ćwiczymy, czyli topie i bokserkach przed panami. Nie każdy czuje się tak komfortowo. Masz taką rurę u siebie gdzieś w domu? Zamocowaną? Tak, w mieszkaniu była to pierwsza rzecz, kiedy kupiłam mieszkanie. Powiedziałam, a tu będzie stała rura. Co tam łóżko? Ważne, że będzie rura. Dokładnie na tej zasadzie. Mówię, parkiet musi być pod pole dance. Generalnie i uważam, że to jest naprawdę tak cudowny sport i tak ludzie czują się w nim dobrze i odkrywają siebie na nowo, że każdy powinien spróbować. Chociaż raz. Czyli tak naprawdę w każdym wieku możemy pójść na taki trening, tak? Tak, mamy pani, które już mają trochę więcej lat i także świetnie sobie radzą. Czasem nawet lepiej niż te nasze nastolatki. Więc naprawdę zapraszamy niezależnie od wieku, niezależnie od tak naprawdę przekonań, wagi i wszystkiego. Wszyscy możemy zacząć. Te wszystkie figury wykonywane przez tancerki, przez kobiety, jak i przez mężczyzn wyglądają naprawdę zjawiskowo i wygląda to na niby proste, tak? Tak potańczyć sobie na takiej rurze, zjechać z góry na dół, ale tak naprawdę jest to dość ciężka praca. Ile razy, nie wiem, czy można jakoś to powiedzieć, ile razy najlepiej chodzić na zajęcia w tygodniu, żeby można było zauważyć jakieś efekty w swoim ciele, w swoich mięśniach?
Ja myślę, że już tak naprawdę, jeśli będziemy raz w tygodniu chodzić na zajęcia, zauważymy efekty w swoim ciele i tym, jak po prostu idzie nam cały taniec i generalnie jak figury przychodzą nam łatwiej. Jednak jeśli faktycznie chciałbyśmy bardziej profesjonalnie zająć się sportem lub bardziej profesjonalnie już występować w zawodach, no to minimum 3 razy w tygodniu. Lub jeszcze jakieś zajęcia jak siłownia, coś, żeby rozwinąć sobie troszkę więcej siły. Szczególnie u nas kobiet górna partia części ciała jest bardzo zaniedbywana, nie chcemy dużych ramion, nie chcemy dużych pleców. Niestety przy pole dance no, dobrze jest mieć dużo siły w rękach, podciągnąć się choć raz, zrobić jedną pompkę. Na początku nie byłam w stanie tego zrobić, ale z biegiem czasu nabrałam tej siły i coraz łatwiej mi było także wykonywać wiele skomplikowanych figur, nawet tych najtrudniejszych. Jaka musi być instruktorka, żeby taką osobę podnieść z ziemi, chwycić ją i żeby weszła na tą rurę? Ja myślę, że doceniać, bo my często zapominamy, że na początku nam także było ciężko i nie było tak łatwo te wszystkie figury wykonać. Czasem zdarza się tak, że ktoś łapie szybciej, ktoś łapie troszeczkę wolniej i powinniśmy tak naprawdę doceniać ten trud, który ta osoba w to włożyła. Ja za każdym razem starałam się mówić, że to wygląda super albo radzisz sobie świetnie, bo jest to tak naprawdę duży wysiłek. Dla każdej z nas inny, jednak równomiernie duży. Dlatego moim zdaniem doceniać, chwalić i mówić wprost, także pomagać. Często boimy się, dużo figur jest do góry nogami, dużo figur właśnie jest z wisaniem głową w dół lub tylko na rękach, tylko na nogach. Jest to ten strach, obawa przed tym, że spadnie się z tej rury. Moim zdaniem powinniśmy dobrze asekurować i zapewniać, że też trzymamy, że mamy kontrolę nad tym, co się dzieje. Instruktorka także powinna być doświadczona. Jeśli instruktorka czegoś nie robi i nie potrafi, to nie powinna też tego uczyć. Więc moim zdaniem powinniśmy mieć duże doświadczenie, żeby zacząć uczyć. W twojej karierze pole dance zdarzały się jakieś poważniejsze kontuzje? To tak? Tak, u mnie się zdarzyło. Była to kontuzja związana z barkiem, kiedy... no i to było łapanie akurat koleżanki, którą asekurowałam i niestety upadła mi na bark. Ale po pewnym czasie, kiedy... no niestety u nas... Bardzo dużo jest na barkach trzymania, na rękach trzymania. Są one bardzo przeciążone i powinnyśmy je rozciągać, o czym często nie pamiętamy. Tak samo dziewczyny, siłownia, wszystko po siłowni, rozciągamy się, bardzo proszę, bo generalnie na zajęcia przychodzą dziewczyny, które mają duże problemy potem z rozciągnięciem. Skąd pomysł właśnie na pole dance, a nie na przykład na zajęcia fitness? Zamiast skakać sobie na zumbie, postanowiłaś wdrapywać się na rurę. Jak to się zaczęło u ciebie? Pierwszy zobaczyłam filmik na YouTubie, który pokazywał zawody w 2004 roku, taniec na rurze profesjonalistki, tak się generalnie nazywało. Bardzo mi się to spodobało i generalnie łączyło się to akrobatykę, łączyło to gimnastykę artystyczną, którą kiedyś w przeszłości jeszcze miałam do czynienia, więc bardzo, bardzo chciałam spróbować. Niestety w Polsce nie było takich zajęć. Dopiero tak naprawdę w 2012 roku otworzyło się pierwsze studio i jak zobaczyłam plakaty, to stwierdziłam, że teraz już na pewno muszę spróbować. Muszę tam być. Tak, muszę tam być i pierwsze się troszeczkę bałam, ponieważ no w jakiś sposób jest to onieśmielające wszystkie instruktorki, które były o wiele lepiej zbudowane niż ja oraz po prostu ta duża ilość osób, która w pierwszych tygodniach w studiu się pojawiła w szkole tańca na początku było bardzo dużo chętnych, natomiast potem no, jak zwykle troszeczkę się wykrusza. Jednak ta pasja zaraziła mnie nią instruktorka, która założyła tą szkołę. Pokazała mi, jak można właśnie też uczyć na rurze. Tam się zaczęłam szkolić jako instruktorka tańca. Od tego wszystko się zaczęło i generalnie już po pierwszych zajęciach wiedziałam, że chcę brać udział w rozwijaniu się tego sportu i chcę brać udział w dalszym tworzeniu się pole dance'u i zawodach wszystkich.
bo nie wyobrażasz sobie dalszego życia bez pole dance? Zdecydowanie nie. Mam nadzieję, że zostanie już ze mną na zawsze i będę miała tak naprawdę okazję zawsze ćwiczyć. Wspomniałaś wcześniej, że już 6 lat trenujesz tę dyscyplinę sportu i jesteś niejako tak przesiąknięta nią. Ja się chciałem zapytać, czy na przykład idąc po ulicy, mijając jakiś znak drogowy, gdzie jest szansa na to, żeby zaczepić się jakąś rurę, obkręca się dookoła niej, czy... Oczywiście. Oczywiście, jak tylko widzę wszystkie znaki drogowe, to mam na nich i zdjęcia, i bardzo mnie ciągnie do tego, żeby coś spróbować. Jednak powiem wam, że znaki drogowe są bardzo grube i bardzo niebezpieczne i bardzo ciężko jest na nich zrobić jakiejkolwiek figury polensowej, więc nie rekomenduję. Czyli wygodniej na tej rurze. Wygodniej jednak na rurze w studiu, jest to bezpieczniejsze, plus ludzie się, tak jak powiedzieliśmy, reagują różnie. Wygląda taka typowa sceneria do tańca na rurze. To jest kilka rur obok siebie, czy mamy, załóżmy, jeden pokój z jedną rurą, z jedną instruktorką, z jedną osobą początkującą, i jak to się odbywa? Czy mamy zajęcia grupowe, czy możemy też sobie pójść na zajęcia indywidualne ze swoją instruktorką? Jak najbardziej jest możliwość pójścia na zajęcia indywidualne i wtedy jesteśmy z jedną instruktorką na sali do pole dance'u. Jednak na początku nie rekomendowałabym tego, ponieważ bardzo szybko się męczymy, bardzo szybko brakuje nam sił, dlatego dobrze jest pójść na zajęcia grupowe, gdzie jednak zmieniamy się na tej rurze i mamy tą chwilę odpoczynku dla siebie. I wygląda to mniej więcej tak, że na sali akurat u nas znajduje się 5 rur przed lustrem, żebyśmy mogły zobaczyć swoje postępy, jak wyglądamy, jak generalnie układa się nasze ciało przy rurze, czy możemy coś poprawić, czy zrobić inaczej. Także wtedy, kiedy mamy jakieś układy choreograficzne, to lustro pomaga nam nadążać za układem, za choreografią, którą mamy wcześniej przygotowaną. Czyli układacie sobie takie choreografie, tak? I tańczycie sobie do jednej wybranej piosenki i wszystkie 5 dziewczyn przy 5 rurach wykonuje dokładnie tą samą choreografię? Tak. Ta sama choreografia przygotowana wcześniej przez instruktorkę. To może być już jako pole art albo właśnie exotic, gdzie jest to wersja bardziej taneczna i wtedy próbujemy naszych sił w danej choreografii, próbujemy połączyć wtedy już te wszystkie figury, których się nauczyliśmy, te siłowe figury, z tańcem, z ruchem, z obrotami, z już jakimś dopasowaniem do muzyki. Czy ta miłość do tańca na rurze sprawia czasami ból? Bo mówiłaś wcześniej, że mamy siniaki. To jest pewne na początkach, samych początkach. Niestety tak. Sprawia dużo bólu, dużo łez, że tak powiem, i potu jest wylane. Przy tańcu na rurze na początku niestety przy naszej skórze, nasza skóra nie jest przyzwyczajona do tarcia i nasza skóra nie jest przyzwyczajona do ciągłego naciskania. No i niestety pojawiają się to nasze siniaki w momencie na nawet doświadczone pole dancerki, które próbują nowych figur, nowa część ciała, nowa część skóry styka się z tą rurą, pojawiają się te siniaki. Na początku no jest ciężko jakby to ominąć, jednak potem skóra nam się przyzwyczaja i nie ma z tym problemu. Ja już naprawdę po 6 latach ciężko znaleźć skrawek mojej skóry, który nie byłby naznaczony wcześniej siniakiem, więc teraz już nie mam takiego problemu, ale na początku niestety otarcia i siniaki często się pojawiają. Ona, o ile masz taką figurę na rurze, którą najbardziej lubisz wykonywać z jakiegoś powodu? Generalnie ja byłam bardzo rozciągnięta i wszystkie figury, które miały w sobie szpagat, łatwiej mi przychodziły i łatwiej wychodziły, dlatego o wiele bardziej je lubiłam. I uważam, że były jak najbardziej takie bardzo pokazowe. Łatwo było się nimi zachwycić. Moją ulubioną figurą, którą wykonuję, jest Jade, a ulubioną figurą, którą będę wykonywać już niedługo, jest Rainbow Marchenko. Okej, ja tak pokrótce, jakbyś mogła nam opowiedzieć o tej twojej ulubionej i ulubionej, którą będziesz wykonywać w figurze. Więc tak sobie wyobrazimy. Generalnie to jest to szpagat na rurze, który robimy w leżeniu, przytrzymując się jedynie wewnętrzną stroną uda. Więc jest to dość ciężkie, gdyż cały nasz ciężar ciała jest oparty na udzie. Natomiast Rainbow Marchenko, jeśli ktokolwiek zna gimnastykę artystyczną, polega na standing scorpion, czyli wyciągnięciu nogi przez plecy, czyli z tyłu plecu wyciągamy nogę w górę, jak na szpagat, i jesteśmy w pozycji wertykalnej na rurze. Jest to bardzo skomplikowane do wytłumaczenia, ale jeśli wklepiemy w wyszukiwarkę, na pewno znajdziemy.
Tak, opis jest bardzo zwodniczy i ciężko to sobie wyobrazić. Ale już tam sobie coś w głowie układamy powoli, te choreografie, także no okej. Może kiedyś spróbujemy tutaj z kolegą Kamilem, zobaczymy. Ja się do takich wygibasów nie nadaję. Wszyscy panowie tak mówią, natomiast jak spróbują... A próbowałeś kiedyś, że nie wiesz? Nie chciałbym siebie zobaczyć w takiej figurze. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz za przybliżenie nam sztuki, jaką jest pole dance. Sportowa energia.